Rąki brawa! Najszybsze panie w kategorii 40-49. Tegoroczny 15 bieg Lesoków zaliczony. Ponad 300 zawodników stanęło na starcie biegu Lesoków w ramach cyklu Kaszuby biegają. Zawodnicy startowali w kategoriach z podziałem na dystans, wiek i płeć. Najdłuższy dystans, który trzeba było pokonać, to 10 km, krótszy 5 km. Odbył się także marsz na dystansie 5 km z kijkami w ramach dyscypliny Nordic Walking. Pomimo tego, że jest upał praktycznie ponad 30 stopni, pomimo tego, że jest faktycznie panująca pandemia i pomimo tego, że jeszcze dzisiaj jest święto, wszyscy gdzieś tam plażują, a to są zapaleńcy, którzy biegną po zdrowie i to cieszy. Można powiedzieć, że z roku na rok coraz więcej jest uczestników. Rzeczywiście uczestnicy dopisali i to na medal. W ramach cyklu zawodów Kaszuby biegają bieg odbył się już po raz 8. Dla nas miłą niespodzianką było zwycięstwo uczestników z naszej gminy z Bojana w kategorii najszybszych zawodników spośród pań i panów. Serdecznie gratulujemy. Przy tej okazji chciałem podziękować naszemu przede wszystkim zespołowi. Organizator jest na całe Kaszuby, ale nasz zespół tutaj pod batutą, można powiedzieć, pana Tomasza Stejna. No, chciałbym bardzo podziękować za to serce, które oni tutaj oddają. Wszystkie panie tutaj, które uczestniczą, przygotowują to całe przedsięwzięcie. Organizatorzy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Urząd Gminy Szemud pragną także podziękować strażakom, sołtysowi wsi Kamień oraz wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się do sprawnej organizacji zawodów.